Jedna osoba w szpitalu i kompletnie zniszczone mieszkanie to wynik wybuchu gazu w mieszkaniu przy ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu. Nie ma ofiar śmiertelnych. Ewakuowano 15 osób, 14 powróciło już do swoich mieszkań. Lokatorka mieszkania, w którym doszło do wybuchu, 63-letnia kobieta, została przewieziona do szpitala z ciężkimi poparzeniami ciała. Do wybuchu butli z gazem doszło po godzinie 6 rano w mieszkaniu znajdującym się w budynku przy ulicy Wrocławskiej 26 na Piaskowej Górze, nieopodal marketu Netto, mówi rzecznik Wałbrzyskiej Straży Pożarnej Paweł Kaliński. Sytuacja się potwierdziła po przybyciu i rozpoznaniu. Stwierdzono, że na parterze tego budynku wielorodzinnego doszło do pożaru, który był poprzedzony wybuchem. Podjęto czynności ewakuacyjne i gaśnicze. W wyniku tego pożaru również całkowicie spaleniu, zniszczeniu uległ ten lokal mieszkalny. Przyczyną wybuchu gazu było prawdopodobnie rozszczelnienie butli z propan-butanem, która znajdowała się w mieszkaniu. W lokalu mieszkalnym, w którym właśnie doszło do pożaru, był wyposażony w ogóle cały budynek w stałą instalację gazową, miejską. I w budynkach takich nie można korzystać z dodatkowych zbiorników na propan-butan. W tym przypadku była to 20-kilogramowa butla na propan-butan, która rozszczelniła się i w wyniku tego rozszczelnienia, nagromadzenia tego gazu, inicjator, tak jak wcześniej wspomniałem, doszło do tego wybuchu. Po wybuchu ewakuowano 15 osób. Jedna z nich została przewieziona do szpitala. Reszta powróciła już do swoich domów. Poszkodowaną okazała się mieszkanka tego mieszkania, którą pogotowie natychmiast zabrało do szpitala. Jej stan zdrowia na razie nie jest nam do końca znany. Wiemy jedynie, że doznała dość poważnych poparzeń. Został również wezwany nadzór budowlany, który, jak przed chwilą otrzymaliśmy informację, zgodził się na powrót mieszkańców do tego budynku. Jedynie najbardziej uszkodzone jest mieszkanie, w którym doszło do wybuchu. Korzystanie z butli gazowych jest dozwolone w mieszkaniach, które nie są podłączone do stałej instalacji gazowej. Jednak nawet wtedy należy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli już mamy taką butlę, gdzie to jest dozwolone, no należy na pewno monitorować stan szczelności tej butli. Ona musi być też atestowana butla, nie może to być butla, która nie podlega badaniom technicznym. Są dodatkowe rozwiązania typu tego, że mamy detektory gazowe, które można sobie też instalować. Podobnie tak jak jest w przypadku urządzeń wykrywczych, jeżeli chodzi o tlenek węgla, czyli czad. W gaszeniu pożaru uczestniczyło 6 jednostek straży pożarnej i 18 strażaków, a teren zabezpieczało 9 patroli policyjnych.